Grupa Mokotowska, wywodząca się z gangu Pruszkowskiego, przez wiele lat działała na terenie Warszawy i okolic. Jej członkowie zajmowali się handlem środkami odurzającymi, wymuszaniem haraczy, porwaniami dla okupu, a nawet morderstwami. Sądowe procesy członków grupy zdawały się ciągnąć w nieskończoność, a niektóre z nich trwają do dziś. Co jakiś czas temat powraca w mediach, często wraz z nowymi informacjami lub wyznaniami osób, które były z gangiem związane. Szczegóły działalności tej przestępczej organizacji niejednokrotnie mrożą krew w żyłach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. Grupa Mokotowska, początkowo podlegająca gangowi Pruszkowskiemu, powstała w Warszawie w 1994 roku. Jako organizacja samodzielna, która stała się zorganizowaną grupą przestępczą, zaczęła w pełni działać dopiero po kilku latach od jej założenia. Liderem stał się Andrzej H., pseudonim Korek, który zaczynał od drobnych kradzieży i prania pieniędzy dla gangu Pruszkowskiego. Do konfliktu między tymi dwoma grupami doszło w 1999 roku, gdy ci pokłócili się o wpływ z rynku automatów do gier. Główne udziały miała tam ekipa z Mokotowa, a Pruszków, na czele z niejakim Andrzejem K., pseudonim Pershing, planował ich przejęcie. Finalnie Andrzej K. zginął, zastrzelony 5 grudnia 1999 roku w Zakopanem. Niedługo później, w 2000 roku, gdy gang pruszkowski został finalnie rozbity, druga grupa w pełni się usamodzielniła. Dostanie się do ekipy z Mokotowa nie należało do zadań prostych. Z medialnych doniesień wynika, że grupa stosowała liczne testy i zadania, jakie musiał przejść potencjalny członek. Po pierwsze, musiał on mieć poparcie innej osoby z gangu. Po drugie, konieczne było wykonanie wspólnie określonych przestępstw, by przejść inicjację. I po trzecie, po spełnieniu dwóch poprzednich warunków, trafiało się do jednej z podgrup, a te były podzielone w zależności od działalności na konkretnym obranym polu. Rozpracowanie, złapanie i ukaranie członków gangu było trudne z uwagi na współpracę ze skorumpowanymi policjantami. Różne źródła podają nieoficjalnie, że pewni przestępcy mogli współpracować nawet z Urzędem Ochrony Państwa. Grupa składająca się z pierwszych członków oraz kilku nowych, którym udało się pozostać na wolności po rozbiciu gangu Pruszkowskiego, mogła więc działać dalej. Zdaniem niektórych wręcz bezkarnie. Jedną z najbardziej dochodowych biznesów grupy była odnoga zajmująca się handlem środkami odurzającymi. We własnych laboratoriach produkowano amfetaminę. Narkotyki sprowadzano też z Ameryki Południowej we współpracy z kolumbijskimi kartelami. W zakresie obrotu tymi środkami mówiło się głównie o udziale Marka K., pseudonim Żyd, który pomagał grupie, oraz o Andrzeju H., pseudonim Korek, który miał stworzyć szlak przerzutowy. Kolejne osoby związane z gangiem zajmowały się ściganiem długów oraz napadami na tiry i hurtownie. Wśród nich wymieniano Krzysztofa M., pseudonim Bajbus, który miał przewodzić temu odłamowi gangu, do którego mogło przynależeć nawet 50 osób oraz 6 policjantów. Do rozpadu podgrupy doszło w 2007 roku, kiedy Bajbus został zatrzymany i zgodził się na współpracę z prokuraturą. Jego zeznania przyczyniły się do zatrzymania ważnych członków grupy mokotowskiej, co miało spowodować stanowczą reakcję świadka przestępczego. Niecały rok później, 10 stycznia 2008 roku, w Kobyłce zastrzelono bowiem żonę mężczyzny, Annę M. Nigdy nie ustalono sprawcy, a śledztwo umorzono w 2009 roku, ale jeden z członków gangu zeznawał, że przestępcy planowali zamordowanie kogoś z rodziny Bajbusa. Miała to być zemsta za to, że ten zgodził się współpracować z prokuraturą. Media huczały wówczas, że to pierwszy przypadek zabicia członka rodziny gangsterów w historii polskiej przestępczości. Ale zabójstwa w samym środku grup zdarzały się już wcześniej. 23 października 2002 roku w okolicach Konstancina zamordowano Maxa i Postka z gangu Piaseczyńskiego. Ich śmierć potwierdzono jednak dopiero 12 lat później, kiedy w lipcu 2014 roku znaleziono ciała, zakopane w odludnym miejscu. Przed śmiercią mieli zostać siłą wrzuceni do samochodów i wywiezieni w okolice Konstancina, gdzie brutalnie się nad nimi znęcano, a później pozbawiono ich życia. W porwaniu miał według policji brać udział Rafał B., pseudonim Bukaciak, szef gangu z Konstancina. Oprócz niego o morderstwo oskarżono także Wojciecha S., pseudonim Wojtas lub Kierownik, oraz Roberta M., pseudonim Termit. W 2002 roku, dokładnie 31 maja, w wyniku strzelaniny w warszawskim centrum handlowym Cliff, zginęli również Krzysztof B. i Artur M., pseudonim Budyń. Ranny został natomiast Artur N., pseudonim Gruby, znany też jako Jogi. Podczas strzelaniny
rodziny miał zginąć również Tomasz S., pseudonim Komandos, lecz udało mu się uciec. Mężczyzna związany z odłamem grupy żoliborskiej zginął jednak 2 miesiące później, postrzelony podczas sprzątania samochodu. Z ustaleń śledczych wynika, że gang Mokotowski w odwecie chciał zamordować Szymona K., jednego z szefów grupy żoliborskiej, ale ten został zatrzymany wcześniej przez policję. I dzięki temu miał uniknąć zamachu na swoje życie. Przy okazji kolejnych śmierci i zatrzymań dziennikarze opisywali coraz to nowsze rewelacje na temat grupy, jej poszczególnych członków czy ofiar. Ustalono na przykład, że gang Mokotowski opracował metodę pozbywania się zwłok, polegającą na zawinięciu ciała w siatkę ogrodzeniową, przytwierdzenie do niej 2 płyt chodnikowych za pomocą druta, a następnie utopienie zwłok w Wiśle, na odcinku między Nowym Dworem Mazowieckim a Twierdzą Modlin. Tych wszystkich szczegółów, w których opisywano działalność gangu Mokotowskiego, ale nie tylko, było znacznie więcej. Grupa Mokotowska była określana mianem Komanda Śmierci. Według niektórych źródeł komando miało stanowić jedną z podgrup gangu, specjalizującą się w egzekucjach. Dziennikarz Janusz Szostak w książce Komando Śmierci opisywał, że członkowie mieli strzelać najpierw w serce, a potem w głowę. W tej samej publikacji Wojciech S., pseudonim Wojtas, zaprzeczył jednak, by komando w ogóle istniało. Mało tego, stwierdził on także, że nigdy nie istniał gang obcinaczy palców, tak hucznie opisywane przez media. Miała to być tylko podgrupa składająca się z kolegów z podwórka. Ekipa, zwana także gangiem ojca, miała być kierowana właśnie przez Wojtasa i Grzegorza K., pseudonim Ojciec lub Sołtys. Dziennikarze opisywali, że w latach 2002-2005 ta grupa porwała co najmniej 21 osób i wyłudziła okupy w wysokości kilku milionów złotych. Spośród porwanych 3 osób nigdy nie odnaleziono. Podczas działań stosowano metodę na policjanta. Sprawcy przebierali się za funkcjonariuszy, zatrzymywali ofiarę, a potem wywozili ją do swojej kryjówki z workiem na głowie, w całkowitym milczeniu. Wśród okrutnych metod, oprócz obcinania palców, wymieniano owijanie głów workiem i drutem kolczastym, smarowanie powiek kwasem solnym, czy wypalanie na ciele wulgarnych napisów. Według różnych publikacji długa lista ofiar gangsterów jest w rzeczywistości jeszcze pokaźniejsza. Tyle, że wiele spraw nigdy nie ujrzało światła dziennego. Wśród tych, o których media na pewno informowały, jest morderstwo Anny S., pseudonim Andzia. Dealerka narkotykowa oraz jej partner zostali zastrzeleni 26 grudnia 2002 roku. Karina S., 7-letnia dziewczynka, która przebywała w tym samym domu, zniknęła w tajemniczych okolicznościach, uprzednio wykonując telefon do znajomego rodziców, Rafała M., pseudonim Święty. Mężczyzna przyjechał po dziecko, którego nie zauważyli zabójcy, i przepadł z nim bez śladu. Ich los pozostał nieznany. Jedne źródła podają, że może udało im się uciec i zniknąć, a inne, że bardziej prawdopodobna jest ich śmierć i skuteczne ukrycie ciał przez sprawców. Kolejną ofiarą stał się 26-letni Mariusz, syn biznesmena, porwany dla okupu. Obcięto mu palce, a później zamordowano, ponieważ rodziny nie było stać na uwolnienie mężczyzny. Gangsterzy wściekli się też na zaalarmowanie policji oraz zaangażowanie detektywów w negocjacje. Ciało 26-latka odnaleziono później w pobliżu Góry Kalwarii. Głośno było też o porwaniu Eweliny Bałdygi, córki Józefa Bałdygi, właściciela firmy z branży mięsnej, do którego doszło 30 maja 2005 roku. Kobieta została wciągnięta do samochodu na ulicy Domaniewskiej w Warszawie, a porywacze domagali się 500 tysięcy euro, a następnie 1 000 000 euro za jej uwolnienie. Ostatecznie do dziś nie wiadomo, co stało się z Eweliną. Śledczy podejrzewali, że mogła paść ofiarą tych samych osób, które 2 lata później porwali i zamordowali Krzysztofa Olewnika, którego sprawę omawialiśmy już w innym odcinku programu Pokój Zbrodni. Lecz ostatecznie mężczyźni skazani za to zabójstwo nie należeli do gangu, nazywanego wtedy obcinaczami palców. Kobieta prawdopodobnie nie żyje, lecz nigdy nie odnaleziono ciała. Tego typu przypadków było więcej. Charakterystycznymi dla tej podgrupy działaniami było właśnie obcinanie palców ofiar i wysyłanie ich, na przykład w kopertach, do członków rodziny porwanego, albo do policjantów czy negocjatorów, często jako wyraz niezadowolenia ze strony porywaczy. Stąd też nadana im nazwa. W przestrzeni publicznej po latach od tych wydarzeń coraz częściej mówi się o nowych faktach dotyczących grupy Mokotowskiej. Głos zabierają nawet sami zainteresowani. W najnowszej książce pod tytułem Rzezimieszek, którą napisali Gabriela Jatkowska oraz Artur Pośpiech, to właśnie losy tego drugiego opisywane są na łamach publikacji. Żyd, bo taki pseudonim nosił Artur, urodził się i wychował na ulicy Brzeskiej. W wieku 9 lat zaczął kraść, zaczynając od warszawskiej Pragi, pnąc się po złodziejskich szczeblach i wchodząc coraz głębiej w przestępczy świat. W szeregi Mokotowskiego gangu wstąpił na początku lat 90. Jak piszą autorzy, codzienność kradzieży, włamań, rabunków, wymuszeń i bezwzględnej przemocy przeplatała się z pobytami w
w więzieniu, które w efekcie pochłonęły większość 40-paroletniego życia mężczyzny. W rozmowie z Gabrielą Jatkowską opowiada on o rozkwicie przestępczości zorganizowanej w okresie polskiej transformacji, swojej drodze na przestępczy szczyt, a także o spektakularnym upadku. Sama autorka w odpowiedzi na moje pytania mówi, że to opowieść serwowana prosto z paszczy lwa, w której pojawia się sporo nowych rzeczy, ale i tych znanych. Opowieść snuta narracją prawdziwą, naturalną, bazującą na języku ulicy i kryminału. Nawet jeśli niektóre przedstawione w Rzezimieszku historie są powszechnie znane, jak choćby napad na Wólce Kosowskiej i kradzież ponad 4 milionów złotych, możemy ją usłyszeć w formie odświeżonej, z dodatkowymi informacjami na temat samego planowania napadu na Wólkę oraz jej przebiegiem. Do tego Artur zna osobiście wszystkich uczestników napadu, w którym, mimo iż był jego pomysłodawcą, udziału już nie brał, gdyż wcześniej wpadł i został zamknięty, powiedziała nam Gabriela Jatkowska, która zapewnia, że weryfikowała każdą informację podaną przez współautora i starała się potwierdzać to aktami ze spraw. A co dzieje się z konkretnymi bohaterami, czy może raczej antybohaterami minionych zdarzeń? Andrzej H., pseudonim Korek, został zatrzymany 14 lipca 2004 roku za handel środkami odurzającymi. Został skazany na 10 lat więzienia, a według medialnych doniesień przez jakiś czas, mimo zamknięcia, udawało mu się wciąż kierować swoją podgrupą. Miał wyjść w 2017 roku, lecz usłyszał kolejny wyrok, który przedłużył jego odsiadkę do 2019. Jak pisze Onet, podobno po opuszczeniu murów zakładu karnego zamieszkał na jednym z warszawskich osiedli. Po jego zatrzymaniu władzę nad ekipą z Mokotowa próbował przejąć Zbigniew C., pseudonim Dax, lecz ostatnim liderem gangu był finalnie Wojciech S., pseudonim Wojtas. Następny wyrok zapadł w 2009 roku. To wtedy Dax, zatrzymany w 2007, został skazany na 15 lat więzienia za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i podżeganie do zabójstwa. W 2010 roku warszawski sąd okręgowy skazał go dodatkowo za handel bronią i amunicją na 3 lata pozbawienia wolności. W połowie 2019 roku został jednak zwolniony z więzienia ze względu na zły stan zdrowia. Mężczyzna zmarł 12 grudnia 2019 roku, a przyczyną zgonu okazał się chłoniak. Do innych zatrzymań doszło też pod koniec 2005 roku, kiedy Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 17 członków grupy mokotowskiej. 2 lata później kolejnych kilkunastu. Wśród nich znalazł się Krzysztof M., pseudonim Bajbus. Z kolei w lipcu 2008 roku CBS zatrzymało również Wojtasa, który ich zdaniem na przełomie 2007 i 2008 roku miał przewodzić grupie, która chciała przeprowadzić zamachy na prokuratorów i policjantów rozpracowujących grupę mokotowską. 14 nowych osób z gangu, podejrzanych o przemyt, napady z bronią i handel środkami zakazanymi, zatrzymano w maju 2014 roku. Po przesłuchaniach skierowano do sądu wniosek o aresztowanie 11 z nich. Akcja ta przyczyniła się do rozbicia grupy mokotowskiej. Wśród zatrzymanych były m.in. osoby podejrzewane o kierowanie wówczas gangiem, czyli Sebastian L., pseudonim Lepa, oraz Artur N., pseudonim Archie, a także jeszcze jedna ważna dla gangu osoba – Artur N., pseudonim Gruby, znany też jako Jogi. W lutym 2017 roku Wojtas, Archie i Marcin S., pseudonim Mołek, zostali skazani na kary od 6 do 8 lat więzienia za porwania przeprowadzone w latach 2004-2005. Ponadto w maju 2017 roku zapadły wyroki w sprawie uprowadzenia i morderstwa Maxa i Postka, członków grupy Pieseczyńskiej. Wojtas został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za udział w morderstwie oraz podżeganie do zastrzelenia lidera gangu Żoliborskiego. Robert M., pseudonim Termit, również otrzymał karę dożywotniego więzienia. Za kraty trafił także Tomasz R., pseudonim Garbaty. Dostał 9 lat i 6 miesięcy więzienia za uprowadzenie członków grupy Pieseczyńskiej. Za to samo karę 11 lat pozbawienia wolności otrzymał natomiast Sławomir B., pseudonim Biały. W marcu 2022 roku sąd apelacyjny w Warszawie przyglądał się jeszcze odwołaniu, jakie od wyroku złożył 48-letni wówczas Wojtas. Wniosek został odrzucony, a mężczyzna już prawomocnie został skazany na dożywocie za brutalne zabójstwo 2 członków grupy Pieseczyńskiej. Będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po 40 latach. 2 miesiące później, w maju 2022 roku, Wojciech S. usłyszał także kolejny wyrok dotyczący mafijnych porachunków. Został skazany dodatkowo za podżeganie do zlikwidowania 2 członków gangu mokotowskiego i usiłowanie zabójstwa jednego z nich. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony w sprawie Wojtasa. Wyroki są więc ostateczne. To zaledwie garstka informacji spośród tysięcy do
dokumentów, publikacji i śledztw prowadzonych w tej sprawie. A o każdym z uczestników można by tak naprawdę opowiedzieć osobną, równie długą historię. Gdy przygotowywaliśmy ten odcinek naszego programu, część procesów Grupy Mokotowskiej wciąż toczyła się na salach sądowych. Całkowite zamknięcie tej sprawy może potrwać jeszcze wiele miesięcy, a nawet lat. Pokój zbrodni. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.